Cześć, witam Was w materiale z Gamescomu, w zasadzie w omówieniu tego materiału, który został pokazany na streamie. Nie będę zbędnie przedłużał i tłumaczył, co wkoło tego się działo i czy to było dobre, niedobre. Wyszło jak wyszło, jest to co jest, nic innego nie będzie, reszta zostanie po prostu ujawniona w późniejszym czasie, więc jeżeli mieliście duże oczekiwania w stosunku do tego, no to myślę, że nie do końca zostały one spełnione, ale nie przedłużając, przechodzimy sobie do tego, co zostało pokazane. Otóż na pierwszy ogień poszedł zbiór wina, rośli, winogron. To, co tutaj rzuciło mi się w oczy, to możecie sobie zerknąć na to, że no, te winorośla się delikatnie na wietrze bujają, więc to też jest dosyć ciekawe, bo mimo, że gdzieś tam są umiejscowione w taki sposób, no to ten wiatr delikatnie nimi porusza. Tutaj jeżeli chodzi o tą uprawę sorgo, też tam delikatnie się buja. No, zapowiadali jakieś zmiany związane z wiatrem. Tam z tyłu pomykał sobie szybko samochód. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, bo dosyć żwawo tam szło. I wracając jeszcze do tego wiatru, to zostało to określone w ten sposób, że będą to różne kierunki i tak dalej, to się ma zmieniać, no ale zobaczymy. Tutaj tego jeszcze nie widać, podkreślają tutaj też to, że jest to wersja, jak wiadomo, work in progress z pewnymi ograniczeniami. Taką wersję też dostali niektóre osoby, które gdzieś tam były na miejscu, więc ona jest tak jakby poblokowana w pewnych aspektach, nie można zrobić wszystkiego. Co jest ważne tutaj, jeżeli chodzi o ten zbiór, w tym momencie, to co teraz tu widzicie, to te paliki są kolizyjne w stosunku do tego kombajnu, tak jak teraz tutaj się powiesił właśnie przed chwilą, więc trzeba będzie tam uważać, żeby jeździć i generalnie módlcie się o to, żeby pracownicy mogli to obsługiwać, bo jeżeli tak nie będzie, to jazda w pełnym skupieniu, żeby tylko nie powiesić się na którymś z tych palików, no to będzie niezła katorga. To, na co jeszcze zwróciłem uwagę tutaj, to jest taka lekka niespójność w tej animacji, która tutaj jest pokazana, to znaczy no, te resztki, te łodygi po winogronach po prostu wylatują z prędkością kosmiczną tam z tyłu w stosunku do tego, jak ta taśma pracuje, więc to troszeczkę dziwnie wygląda, może zaraz to będzie widać jeszcze. Ta taśma kręci się tak raczej dosyć normalnie, a no po prostu te resztki są wystrzeliwane z dosyć dużą prędkością. Tak, tutaj te kiście, które tam upadają, są ok, natomiast te resztki no tak dosyć mocno i szybko z tyłu wylatują. To co mi się tutaj w tym momencie, jeżeli chodzi o zbiory, to rzuciło mi się w oczy. No zobaczcie, mówię tutaj już chwilę, to jest, wydaje się, że to jest nieduże pole, przejechali sobie dwa rzędy, zapełnili tymi dwoma rzędami 15% zbiornika, tak? Tutaj też macie okazję zobaczyć tą przyczepę dedykowaną do zbioru, czyli to też jest jedna z marek, która się pojawi. Ta przyczepa jest dosyć specyficzna, bo później ma tą pokrywę zamykaną na siłownikach, to zaraz sobie będziecie mogli zobaczyć. No i oczywiście ciągnik. Na ciągnik będzie tam jeszcze jedno zbliżenie, więc będziecie go mogli zobaczyć sobie z bliska, aczkolwiek podejrzewam, że i tak to już widzieliście, no bo każdy był tego ciekawy, no i to oglądał. A jeżeli nie, no to za chwilę będzie to pokazane. A właśnie możecie sobie teraz zobaczyć tą przyczepę. No i ona jest całkowicie przeznaczona właśnie pod ten typ zbiorów. I tutaj mamy Steyera starego 8150 Turbo. I posłuchajcie teraz sobie tego dźwięku, który będzie słychać. No najpierw muszą przestać gadać, żebyście go usłyszeli, no ale dobra. Ok, teraz pokażę Wam ten element związany właśnie z zamykaniem, otwieraniem. Tam się jeszcze schodki dodatkowo składają, czyli tą przyczepę będzie trzeba rozkładać, jeżeli będziecie chcieli. O właśnie, jest dwustronna, tak? Czyli jest możliwość po prostu otworzenia jej na stronę lewą, na stronę prawą. Jak tam komu będzie wygodniej, czasami będzie, o właśnie, pruł i to z dużą prędkością samochód obok i to tak dosyć szybko przejechał. Tutaj macie też na dole jeszcze przygotowany ten opryskiwacz Hardego. No wiadomo, to też będzie później pokazane. To, na co też bym chciał zwrócić Waszą uwagę, to, że jest tutaj mimo wszystko dosyć pusto w tej części mapy. No, pojawiają się jakieś drzewa, pojawiają się tam gdzieś w oddali jakieś elementy, ale generalnie jeżeli chodzi o takie, można powiedzieć, urozmaicenie, no to jest dosyć pusto. No i teraz za chwilę spójrzcie na prawą stronę, bo tam się za chwilę dosłownie zrespi sarna. Jedna wychodzi teraz już tam przy drzewie, ale jest tylko jedna, a za chwilę troszeczkę z przodu dosłownie wyskoczy z o, właśnie wyskoczyła. Nie wiem, jak to będzie finalnie rozwiązane, ale jak widzicie, tutaj ona wyskoczyła po prostu znikąd. Ta jedna, która uciekła teraz do lasu, stała sobie tam wcześniej przy drzewie, a ta druga, która pobiegła tam na górę, na to pole, po prostu wyskoczyła znikąd, tak, od tak. Czyli no to mam nadzieję, że to będzie funkcjonowało tak jak przy tej pierwszej, że one gdzieś tam sobie będą chodziły i po prostu się spłoszą, tak, bo to troszeczkę dziwnie wygląda, bo nawet ptaki, jeżeli gdzieś tam się w grze pojawiały, no to no co prawda też się respiły, no i trzeba było trafić na ten moment. Natomiast tutaj, no jadąc ciągnikiem, nie wiem, jeżeli sarny będą wyskakiwały jakoś tak dziwnie z pobocza, nie wiadomo skąd, no to tak różnie może być. No ale okej, no wersja głęboko jeszcze w produkcji, więc trzymajmy się tego, że to będzie zrobione jak należy. Tutaj została też pokazana kwestia związana ze skrzynią biegów. Przy zwolnieniu po prostu słychać to fajnie, gdzie tam te biegi są redukowane. Ciągnik wtedy ładnie wchodzi na obroty, lżej jest mu podjechać pod górkę. Na czubku wzniesienia zostało na chwilę przerzucone na trójkę. Wtedy był słychać, że po prostu silnik ma ciężej, tak? No i każde też naciśnięcie gazu ma odzwierciedlenie w dźwięku, czyli ten dźwięk po prostu faluje, zmienia się w zależności od tego, jak tam gazem będziecie operowali, tak? I teraz jest przykład kawałka łańcucha produkcyjnego, czyli dostarczamy teraz tutaj winogrona do tego miejsca, w którym będą produkowane rodzynki i sok. No tutaj zobaczcie, to jest też jedna z rzeczy, która jest w sumie trochę dziwna. Macie punkt wyładunkowy, gdzie generalnie można powiedzieć robimy wyładunek czy syp, no i mamy tam goły beton. Nie ma tam żadnej kratki, nie ma tam żadnego miejsca, gdzie, nie wiem, można by to było wsypać albo chociażby się przesypało. No po prostu przerzucamy to, nie wiem, w nicość, tak? To się tak trochę teleportuje, więc to też jest rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Przerzućmy sobie trochę do przodu. No teraz jest chwila o łańcuchach produkcyjnych, a trochę za daleko, dobra, trochę się cofnę. Dobra. No i teraz tutaj jest pick-up, niestety nie jest na licencji i będziemy musieli się pożywić pewnie jakimiś tam moderskimi tematami. Ta laweta, która tutaj była widoczna, jest, pewnie ją znacie z 19. Tutaj jest też informacja, że 5 tak jakby tych kiści winogron przypada na wyprodukowanie tych rodzynków. Nie wiem, dlaczego rodzynki są w litrach w ogóle, bo no okej, sok jest w litrach, natomiast rodzynki i jeżeli chodzi o winogrona, no to są w litrach. W ogóle w farmingu to jest jakoś dziwnie rozwiązane z tymi litrami, ale dobra, nie wnikam. No fajnie było, jakby to było, nie wiem, jakieś tam tony, kilogramy w przypadku tego. W przypadku cieczy po prostu litry, tak jakby przy soku. Nie wiem, czemu tak to jest rozwiązane, no ale jest jak jest. Tutaj też jest ciekawa informacja, bo jest też informacja tutaj o wypełnieniu limitu, jeżeli chodzi o przyczepy. Czyli tam jest informacja, że możecie włączyć lub wyłączyć ograniczenie wpływające na to, do jakiej tak jakby masy będzie można wypełnić przyczepę. I nie będę się w to wczuwał. Może to zostanie wyjaśnione, bo na razie to ciężko jest określić, jak to będzie wyglądało. Tutaj został przyspieszony czas i na tym przyspieszeniu widzieliście, jak wypełnia się ta paleta, tak? Czyli ta paleta wypełniła się teraz już gotowym produktem z tak jakby części tego łańcucha produkcyjnego. No i teraz zobaczcie, mamy kolejną markę. Mamy Jungheinricha, jeżeli chodzi o wózki widłowe, tak? Jeżeli chodzi o tą markę, to ma sporo ciekawych pojazdów, ciekawe jakie ostatecznie trafią do gry, ale no wiadomo, zawsze jakaś tam odmiana w stosunku do tego, co mieliśmy do tej pory. No i teraz moment najciekawszy, czyli podbieranie palety. Zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. No cóż, no udało się, w kosmos nic nie wystrzeliło. Dosyć w miarę to się udało zabrać. Tu będzie też widoczny fajny moment, kiedy ten nacisk pójdzie na tą lawetę i ona się fajnie przygnie, tak, więc to też jest już znane. O właśnie, trochę światła wchodzą tam w ten beton, ale dobra, to pracuje, tak jak to pracowało, tak pracuje, więc ok. No i dobra, przypinanie pasów, tu się nic nie zmieniło. No i teraz trzeba, wiadomo, to złożyć, opuścić i tak dalej. No co prawda tam z tyłu akurat, jeśli chodzi o to opuszczanie, no to jest jakiś tam wspomagający siłownik i ręczne zatrzaski, no ale powiedzmy, że automatycznie to też zadziałało. I dobra, przerzucimy się trochę do przodu. O, to co też warto tutaj zauważyć, to zobaczyć, że jest w ogóle ruch pieszych wyłączony. Tam gdzieś to miasto też było pokazywane, no to nie było nikogo na ulicach. Pewnie to jest związane z tym, że no po prostu jest to wersja taka, a nie inna i dlatego to jest wyłączone. No, ciekawe, jak to się wszystko będzie zachowywało i jaka będzie gęstość, powiedzmy, tego zaludnienia już w finalnej wersji. Tutaj będzie też zwrócenie uwagi na parallax occlusion. Tutaj ta ściana z tych kamieni po prostu jest takim, można powiedzieć, sztandarowym przykładem na to, jak ta technologia w tej grze działa. I to, co tutaj tak szarpie, to delikatnie to nie szarpie umień i nie szarpało na streamie, to po prostu szarpała gra, bo jak zdążyliście zauważyć, to głos się nie ścinał na streamie, ścinało się wideo, no ale głęboka alfa, 3 miesiące do premiery to podobno szmat czasu, więc wszystko będzie ok. No ale zazwyczaj takie pokazy są robione, czy to udostępnione jest demko, czy jakaś tam prealfa, to po prostu jest przygotowany pewien zakres taki, można powiedzieć, nie wiem, redakcyjny go nazwijmy, do prezentacji, do testów i tak dalej. Nic, no, nie będę się jakoś bardzo czepiał tego, jak to teraz wygląda. Natomiast zobaczcie teraz na zakres rysowania tam na górze. Pojawia się to znane koło, które nie wiem, jakie to były ustawienia, jaki to był komputer, co tu się w ogóle działo, bo po części pokazywał się tutaj kontroler z Xboxa, który gdzieś tam było widać w dłoniach prowadzącego, później przeskakiwało też sterowanie na klawiaturę. Nie wiem generalnie o co tam chodziło, ale pomijam to. Zwróćcie też uwagę, że minimapa się zmienia. Minimapa teraz w tym momencie, jak jadą, jest kwadratowa z ramką. Wcześniej jak gdzieś tam się poruszali, to była okrągła. Jest też dynamiczna, czyli jak zwalniacie, to ta minimapa się przybliża. O, zobaczcie, teraz macie klawiaturę na przykład, nie? I niby tu się nic nie zmienia w gameplayu, jedzie sobie dalej, teraz nagle znowu przeskakuje na gamepada. Nie mam bladego pojęcia, o co chodzi, ale no, nie wnikam. A co do tej mapy, to tak, to faktycznie to jest akurat użyteczne. Jeżeli jeździcie szybciej, to po prostu ona się oddala, bo będziecie sobie mieli łatwiej zaplanować tą drogę. I teraz kwestia też tutaj, jeżeli chodzi o wyładowywanie tego, bo ktoś, wiem, pamiętaj, że pytał, jak to będzie wyglądało z tymi paletami. Otóż za chwilę zobaczycie, że ta paleta zniknie, czyli nie będziecie mieli czegoś takiego, że te puste palety będziecie mogli gdzieś składować, brać je, podstawiać je w dany trigger gdzieś tam we fabryce i one się będą zapełniały. Nie, po prostu one się pojawiają znikąd i znikają. I znikają, że tak powiem, w nicość, tak? Nie ma ich, więc to jest tylko taki element graficzny, który pojawia się w momencie, gdzie coś na tych paletach będzie składowane. One się po prostu pojawią i tyle, i tak samo znikną. Dobra, no, jeżeli chodziło tamte pojazdy, to już zwracałem na to uwagę. Jeżeli chodziło powiedzmy o tą taką, można powiedzieć, replikę Citroena, no bo to nie jest pewnie licencja, ale ten Citroen CV2, więc to się gdzieś tam też ten pojazd przewijał, to mówiłem, że mam o tym w poprzednich materiałach. Teraz jeżeli chodzi o opryski, no to cóż, no wygląda standardowo. Tutaj nie będzie jakichś tam rewelacji, no po prostu będzie sobie jechał, będzie to się nawoziło. Przednia część nie będzie oczywiście teraz używana, bo jest używana do innego rodzaju prac. Te prace się odbywają na jesieni, gdzie trzeba po prostu będzie poobcinać te zbędne elementy, te zbędne odrosty, te uschnięte liście i tak dalej, więc tutaj teraz to nie będzie oczywiście uruchomione, będzie uruchomiony sam opryskiwacz. Więc tutaj się wielkie nic nie będzie działo, przejdźmy sobie może dalej. No dobra, klas Trion, no to tutaj mamy troszeczkę tego klasa w ruchu i będzie tutaj Sorgo teraz w tym momencie koszone. Tam w tle z tyłu zasuwa sobie czerwony samochodzik i fajnie to wygląda, jak on tak dosyć szybko sobie pomyka, bo to jest takie odzwierciedlenie tego, co gdzieś w rzeczywistości. Jeżeli coś patrzymy gdzieś tam na jakieś drogi w oddali, no to tak to właśnie wygląda, że te samochody się dosyć szybko poruszają. Przepraszam, to te samochody się dosyć szybko poruszają. To, co tu słabo wygląda, to na pewno ta tekstura bezpośrednio po ścięciu. Dopóki nie przykryje ich ta sieczka, no to umówmy się, że biednie to wygląda. To znaczy, no mamy tam jakieś 3-4 resztki na, nie wiem, na jakiś metr kwadratowy, gdzie tutaj Sorgo macie zagęszczenie tych łodyg duży, natomiast po przejechaniu ich headerem No nie ma na tym rządku tego za wiele, ale wszystko jest ładnie zaścielane tą nową animacją, jeżeli chodzi o to, co się wydobywa tutaj z tyłu z sieczkarni. To też, na co warto zwrócić uwagę, to prędkość obrotowa tych motowideo. Moim zdaniem jest to za dużo, no i to jest trochę przegięcie. Mam nadzieję, że to zostanie poprawione, bo to już każdy chyba zwrócił na to uwagę w gameplayach, które się pojawiały. No zobaczcie, te motowidła no naprawdę zasuwają względem tego, z jaką prędkością porusza się pojazd. No tutaj może tak tego nie widać. Na New Hollandzie to chyba było naprawdę przegięte i tam to było widać bardzo dobrze. Dobra, przerzucimy się trochę do przodu. Tutaj macie Maca na licencji, wiadomo, bo też ten Mac będzie licencjonowany. No i tutaj zobaczcie, no kurczę, to ściernisko, no tak średnio, co? Po lewo macie duże zagęszczenie, natomiast po ścięciu tutaj jakieś pojedyncze łodyżki wystają. No jeżeli to już jest przysypane, no to wygląda ok, ale sytuacja, w której to jest nieprzysypane, no to tak sobie. Dobra, tutaj macie Maca, oczywiście trzeba będzie otworzyć te plandeki, bo się nie otworzy automatycznie. No i jest moment wysypywania. Generalnie interfejs w tym kolorze jest, jak widzicie, bardzo czytelny, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę ok. I co do czytelności, to naprawdę się to poprawiło względem poprzedniego farminga, bo tam tak było z tym średnio. Teraz patrzcie też na zasięg rysowania. Jedzie sobie tutaj i widać, gdzie na ile ten, powiedzmy, zasięg jest ustawiony. O, teraz to będzie dobrze widać tutaj, zobaczcie, teraz to po prostu odkrywanie, że tak powiem, tych tekstur w pełni, które są w promieniu tego koła, które jest tak jakby tym okręgiem rysowania. Dobra, przerzucimy się trochę do przodu. No i to miasto, tak jak widzicie, no teraz jest opustoszałe, poza tymi pojazdami, które się poruszają, nie ma tutaj żadnego ruchu pieszego. Ciekawe, jaka będzie intensywność, gdy zostanie on włączony. Dobra, przejdziemy dalej. To miasto tak średnio nas interesuje. A tutaj jest, teraz będziemy mieli ten moment, gdzie będzie pokazane po prostu ta przystań. Tu są te łódki, które gdzieś tam były widoczne na screenach. No i w tym momencie tutaj będą zapowiedziane znajdźki. Tak, znajdźki wracają. Jak graliście w 17, to wiecie, o co chodzi. Tym razem znajdźki będą w formie tak jakby takich starych kartridży do gier, czyli można powiedzieć takich dyskietek, tak uproszczając sytuację. Nie wiem, jak to będzie dokładnie wyglądało, ale tak to zostało tutaj przedstawione. Będziemy je kolekcjonować w naszym domu, będzie jakieś tam specjalne miejsce na niej, po zebraniu wszystkich pojawi się chyba, jak dobrze tam zrozumiałem, nie pamiętam, jakiś tam fajny mały obrazek czy coś takiego, no i pewnie spadnie jakaś nagroda na konto, no bo wiadomo, nikt za darmo tego nie będzie zbierał. Mapa jest dosyć zróżnicowana, więc znalezienie tego to pewnie będzie nie lada wyzwanie. Oczywiście będzie wyścig, kto pierwszy to zrobi i później zrobi mapkę, po której będzie można to wszystko pozbierać, tak? Bo jak ktoś będzie grał realistycznie, to nie będzie tego jarało totalnie, bo nie będzie chciał mieć bańki za znalezienie jakichś dyskietek starych, tak? Czymkolwiek by one będą, więc sobie to oleję. Natomiast z ciekawości każdy inny, kto będzie chciał mieć na starcie, powiedzmy, bańkę i podejmie to sobie jako wyzwanie, dajmy na to, w swojej karierze, no to będzie się mógł pobawić, po prostu tego poszukać. A zobaczcie, że miejsc do znajdywania będzie naprawdę mnóstwo, bo patrzcie, jakie tu są różne zakamarki, załuki, zamki, budynki, kamienie, jakieś uskoki, więc naprawdę tych miejsc do szukania będzie tutaj multum, tak? Dobra, przerzucimy sobie ten zamek, bo tutaj jest akurat pokazany ten zamek. To nas średnio interesuje. Dobra, jest katapulta, fajnie, ok, super. Jest katapulta. No, modele pojazdów na szczęście są troszeczkę, oczywiście bez licencji, ale są już trochę, że tak powiem, unowocześnione, nie odstają tak bardzo od tych, które poruszają się obecnie po drogach. No i teraz kolejna rzecz, która została tutaj ujawniona, a mianowicie te kamienie. No i jak za chwilę zobaczycie, patrzcie, po prostu przejechaniu kultywatorem, czy tam pewnie talerzówką, nie wiem, jak to będzie wyglądało po orce bezpośrednio, ale pewnie bezpośrednio po czymś, co będzie następowało na ściernisku, co będzie tą glebę poruszało, będą pojawiały się, wyskakiwały z ziemi właśnie kamienie. Od razu powiem, że niezbieranie tych kamieni będzie skutkowało tym, że po prostu sprzęt się będzie niszczył, tak? Czyli po prostu lepiej będzie, będzie te kamienie zbierać. Okej, w zależności od tego chyba jakie to będą używane urządzenia, to tych kamieni będzie się pojawiało więcej lub mniej. No tak, maszyny trzeba będzie naprawiać i po prostu tam będą powodowały, te kamienie będą uszkodzenia, jeżeli będą nie pozbierane na tym polu. Nie wiem jak to będzie rozwiązane, czy po prostu jeżeli ich raz nie zbierzemy i, że tak powiem, przerobimy kolejny sezon, czyli znowu zrobimy zasiew na nich, tak jakby na tych, które już się pokazały i po raz kolejny zrobimy później żniwa i po raz kolejny to ściernisko przerzucimy, to czy one tam będą nadal, czy po prostu tak jakby ściernisko je zresetuje i po kultywacji wskoczą nowe, czy one będą tak jakby narastająco się pojawiały, więc to też jest dosyć ciekawe jeszcze, no tutaj akurat to nie zostało powiedziane. I teraz macie okazję zobaczyć sprzęt do zbierania tych kamieni. Dosyć szybko się ten pojazd porusza, jeżeli chodzi o zbieranie tych kamieni, moim zdaniem, no ale okej, z drugiej strony no chyba pracownik będzie umiał to robić, no nie jest tutaj to żadna filozofia, no bo jeździć samemu tutaj po takim polu, o takiej szerokości sprzętu i to zbierać tylko dlatego, żeby nie uszknąć tam paruset euro na naprawę sprzętu, nawet gdybyśmy ich nie zbierali. Pewnie będzie to tak jak z każdą inną nowością, że na początku każdy pozbiera, bo będzie to nowa maszyna i będzie fajnie, a później będzie naprawiał maszynę i te kamienie oleje. Mam nadzieję, że nie będą się respiły do jakichś gigantycznych ilości w momencie, kiedy przestaniemy je zbierać. No ale to się okaże. Nie wiem, czy zostanie teraz pokazane to, jak te kamienie wyglądają w środku, bo o ile na polu wyglądają fajnie, to w środku wyglądają tragicznie w tym zbiorniku, bo no po prostu w środku są jednym wielkim zlepkiem czegoś, czyli jedną taką masą i górą i skałą, a naprawdę interesowało mnie to, żeby... no nie pokażą. A interesowało mnie to, jak będą one wyglądały po wysypaniu z tego zbiornika, czy też staną się jakąś taką jedną zbitą skałą, czy po prostu się rozsypią i zachowają się mniej więcej tak samo, jak to było widać podczas zbierania na polu. Dobra, Kaweko to pewnie już widzieliście, tutaj zostanie po prostu po raz kolejny pokazana ta tekstura, jeżeli chodzi o tą iniekcję, więc tutaj zaraz podjadą sobie na połowę tego pola i będzie to widać. Jedna rzecz tam będzie ciekawa, trochę ją wam przerzucę do przodu. W zależności od padania promieni słonecznych to będzie lepiej widoczne. Teraz tutaj to słońce jest w takiej pozycji, można powiedzieć, neutralnej, bo jest tak jakby ani wysoko, ani nisko, tak o właśnie centralnie w górze. I teraz zobaczcie, pod światło tutaj pojawia się taki odblask, taki mieniący się lekko kolor, zmieniający w zależności od kąta, w jakim na to będzie się patrzeć, więc to jest akurat ok, w końcu to się jakoś różni, w końcu ta tekstura jakoś wygląda i nie wiem, jest taka przyciemniona, zmatowiona i to jest akurat na plus w tym momencie. Dobra, to sobie przerzućmy trochę do przodu. Tutaj mamy gospodarstwo, macie moment, w którym możecie zobaczyć, jak będzie wyglądało spanie. No zobaczcie, była godzina, naciskacie, tutaj się wiele nic nie zmieniło, czas sobie leci. Przerzucimy się do przodu, bo tutaj chodziło o to, żeby po prostu... Okej, teraz zobaczcie, zmieniła się już pora i teraz jeżeli mieliście przykład ptaka, który uciekał, podobnie będzie też ze sarnami, czyli to tak zostanie zrobione. I teraz macie okazję zobaczyć też inne oświetlenie, tutaj się od razu pojawia. Mamy godzinę 8 i generalnie na jesień jest widoczna ta różnica, jeżeli chodzi o te oświetlenie zastosowane. No i teraz jest to, o czym mówiłem, czyli ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o winorośla, no to po prostu one tego potrzebują, żeby cyklicznie w ten sposób z nimi postępować. No i tutaj też wiadomo, dobrze by było, jakby pracownik trochę. Mam nadzieję, że w tych wszystkich czynnościach tutaj pielęgnacyjnych z oliwkami, z winoroślami, to pracownik będzie to ogarniał, bo to też nie jest proste, bo każde skręcenie kołem powoduje to, że tutaj pomijacie po prostu ten element. To też jest kolizyjne, ale chyba tutaj jest, wydaje mi się, że tutaj jest łatwiej i bardziej to jest na widoku niż w przypadku tego kombajnu do zbioru. Ale chociaż widzieliście przed chwilą, tutaj też można pomijakę zrobić, bo po prostu tutaj te talerze się tam z boku odskakują. No, widać kawałek mapy. Tutaj macie kalendarz. Kalendarz jest dosyć czytelny. Widzicie moment, w którym jesteśmy, czyli ta pionowa niebieska kreska. Na zielono macie zasiewy, na pomarańczowo macie zbiory. I widzicie teraz etapy, w których jakaś uprawa dana jest zbierana, a w jakim okresie powinna być wysiewana, nasadzana, jak zwał, tak zwał. Dobra, przesuniemy się trochę do przodu, bo tutaj już nic ciekawego za bardzo nie było. No i tu jakieś tam ogólne ujęcie na mapę. No i teraz na przykład w tym momencie, mimo że ta mapa jest pusta, to zobaczcie, że w tej porze roku, w tym lekkim zamgleniu i o tej godzinie wygląda ona znacznie lepiej niż wcześniej. Gdzie tam wcześniej wyglądała dosyć biednie i pusto, tak tutaj słońce się schowało, pojawiły się chmury, pojawiło się zamglenie i jest zupełnie inny klimat, więc ciężko stwierdzić, jaki będzie odbiór tej mapy. I teraz jest informacja o tym, że zostały tak jakby duże rzeczy, które nie zostały jeszcze zapowiedziane na Gamescomie, nie mogą o nich teraz mówić. No i jest to oczywiście to menu tajemnicze, jeżeli chodzi o pracowników. No i przypominam, że nie zostały też pokazane żadne zwierzęta, tak? Poza gdzieś tam jakimiś krowami na początku, jakąś tam kurą na trailerze, no i dzikimi zwierzętami, czyli saron. Generalnie o zwierzętach nic nie wiemy, ale też wiemy jedną rzecz, że zmieni się sposób żywienia, zmieniają się te mieszanki, ich jakość, proporcje pewnie i tak dalej, więc to było gdzieś tam w Q&A poruszone, natomiast o samych zwierzętach nie wiemy. Do premiery 3 miesiące czekamy, co jeszcze się ukaże. No, muszą sobie coś zostawić i też ważna informacja na koniec, startują fact sheety. Lada moment, mamy już teraz końcówkę sierpnia, za chwilę wskoczy wrzesień, czyli za rogiem fact sheety, więc będziemy się sukcesywnie dowiadywać czegoś konkretnego odnośnie maszyn. Ok, to byłoby na tyle. Oni pomachali, ja też się z wami żegnam. Dzięki za uwagę, na razie, cześć.